Witamy w kolejnym spotkaniu z cyklu Historia oczami Podkarpacia Fundacji Misji Obywatelskiej. Naszym dzisiejszym gościem jest pani konserwator, podkarpacki konserwator zabytków, pani Beata Kot. Dzień dobry pani. Dzień dobry pani. Bardzo się cieszę, że znalazła pani dla nas czas, natłoku obowiązków, zaszczytna funkcja, bardzo odpowiedzialna, prawda? Bardzo odpowiedzialna, ale cieszę się, że mogłam skorzystać z zaproszenia. Podziwiam państwa pracę, działalność, widzę ją wszędzie. Więc z radością przyszłam. Dziękujemy bardzo. Od razu przejdźmy może już do merytoryki naszego spotkania. Proszę powiedzieć, jaką rolę w ochronie dziedzictwa pełni podkarpacki konserwator zabytków? Wielu ludzi kojarzy ten zawód z takimi państwem, którzy blokują renowację budynków, czy służą jako taki nie do końca służący im interesem organ. A tak naprawdę jest to ważna instytucja w ochronie dziedzictwa kulturowego. Czy mogę pani powiedzieć o specyfice tego zawodu? To bardzo trudno tak krótko powiedzieć. Ja mam świadomość tego, że ludzie najczęściej nie lubią konserwatora zabytków, ponieważ kojarzy im się z jakąś restrykcją, z trudnymi przepisami, obowiązkami. Natomiast w mojej ocenie praca mojego urzędu tak wygląda i tak jest pokierowana, tak inspektorzy, którzy pracują w Urzędzie Konserwatorskim, starają się pracować, że dużo rozmawiamy z właścicielami obiektów zabytkowych, chcemy usłyszeć ich zdanie, nawet jeśli trudne sprawy analizujemy, to chcemy ich przekonać do tych naszych właściwych rozwiązań, właściwych z punktu widzenia konserwatorskiego. Także uważam, że taka rozmowa z ludźmi, rozmowa z właścicielami obiektów zabytkowych, to jest połowa sukcesu naszej pracy. Tak, mogę w skrócie powiedzieć. Czyli dialog na pewno ułatwia wymianę doświadczeń i funkcjonowanie pracy, tak? Dialog ułatwia. Przede wszystkim to główne zadanie, jakim się zajmujemy, czyli ochrona zabytków, w takim znaczeniu, że jeśli przekonamy właściciela o słuszności naszych działań, to wtedy będzie ten sukces, zabytek będzie chroniony i prowadzony od strony konserwatorskiej, budowlanej tak, jak powinien być wykonywany. O ile możemy powiedzieć, że wojewódzcy konserwatorzy mają zestaw zadań podobnych, o tyle nasze województwo, możemy wspólnie się zgodzić, jest wyjątkowe. Co jest takiego wyjątkowego z pani punktu widzenia, z funkcji, jaką pani pełni? Zazwyczaj Podkarpacie jest postrzegane z punktu widzenia oceny materiału, substancji zabytkowej, jaka tutaj się znajduje, jako taki teren, w którym mamy dużo obiektów zachowanych w czystym krajobrazie. Dużo, zwłaszcza obiektów drewnianych. Jeśli policzylibyśmy te obiekty, które znajdują się w ewidencji wojewódzkiej, to mamy ich prawie 7900. Także jest naprawdę bardzo dużo obiektów, które znajdują się w ewidencji budynków obiektów drewnianych. A w rejestrze mamy ponad 450 obiektów drewnianych. Połowę z tego to kościoły, 26 jeszcze czeka na wpis do rejestru. Także ten zasób drewniany zachowany w czystym krajobrazie, czyli możemy tutaj od strony konserwatorskiej mówić o takiej integralności tych zabytków w przestrzeni kulturowej, w przestrzeni krajobrazowej, to jest chyba najważniejszy element, najważniejsze na Podkarpaciu. Chciałabym teraz zapytać się o jakieś takie pani osobiste też doświadczenia. Czy jakoś tak pamięta pani jakiś konkretny zabytek, jakąś konkretną lokalną przykład ochrony dziedzictwa kulturowego, który jakiś, dla pani ma jakieś szczególne znaczenie, którego ochrona sprawiła, że poczuła pani, że no, zrobiliśmy naprawdę coś ważnego dla historii naszego regionu? Zanim zostałam konserwatorem wojewódzkim, wiele lat pracowałam w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, byłam konserwatorem samorządowym, ale też i prowadziłam biuro Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl, które realizowało bardzo taki trudny projekt udostępnienia zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl dla turystyki kulturowej. Jeśli pani pyta o jeden, to wydaje mi się, że ten byłby mi najbliższy. Czyli Twierdza Przemyśl, udostępnienie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl dla turystyki kulturowej. No, możemy się wspólnie chyba zgodzić, że udostępnianie właśnie dla całej rodziny takich obiektów historycznych to nie tylko żywa lekcja historii, ale też możemy powiedzieć żywa lekcja patriotyzmu, naszych korzeni, prawda?
Tak, jak najbardziej. Twierdza Przemyśl, no, to dzisiaj dobrze funkcjonuje jako zespół zabytkowy. Cieszę się, że Związek Gmin Poteczny, jedyny związek międzygminny chyba w Polsce, który ma w swoim statucie zapisaną ochronę nad zabytkami. Także to jest ogromnie cenne. Przez tyle lat, od roku 2008 funkcjonuje, organizując też wiele imprez właśnie takich otwartych dla całych rodzin. Niedawno Fort 13 San Rideau był udostępniany do zwiedzania nocnego, gdzie przyjechali rodzice z dziećmi. Pomimo późnej pory świetnie się bawili, chodząc po kazamatach koszar z połu Fortu 13. Także zdarza się. Wspomniała Pani o twierdzi Przemyśl, tak, o ważnych renowacjach w ostatnich latach. A jakie inne jeszcze projekty w ostatnich latach były renowowane? Tych projektów, tych zadań mogłabym tutaj wymieniać bardzo dużo. W tym roku mamy podpisanych jako urząd, jako konserwator, podpisałem ponad 250 umów dotacyjnych, czyli nadzorujemy od strony konserwatorskiej realizację zadań przy 250 obiektach. Naprawdę trudno jest mi wymienić ten najważniejszy. Mogłabym tu wymienić całą listę takich obiektów. Pewnie by trzeba było, gdy już tak wybieramy, no to te obiekty, które są wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO, czy też te, które znajdują się na liście pomników historii Rzeczypospolitej Polskiej, przy których co roku coś, jakieś zakresy są prowadzone. W tym miejscu myślę warto wymienić właśnie, że podkarpaccy konserwatorzy strzegą blisko 6 tysięcy obiektów z rejestru zabytków, 7 pomników historii oraz 6 drewnianych zabytków z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dużo pracy, prawda, przed Państwem? Mamy naprawdę sporo. Teraz to listopad. Jeszcze kończymy zadania tegoroczne. Jesteśmy na etapie odbiorów konserwatorskich. Można powiedzieć, że inspektorzy są ciągle w terenie, umawiani są na różne komisje. Sprawdzamy stan wykonania prac, odbieramy te prace. Jesteśmy mocno, mocno zajęci, a w terminie do 30 listopada jednocześnie przyjmujemy wnioski na rok przyszły, na dotacje konserwatorskie. Wydajemy pozwolenia konserwatorskie na prowadzenie prac, czyli ten moment, ostatnie miesiące roku są dla nas ogromnie trudne. To w takim razie, jak w takim natłoku obowiązków znaleźć czas na promocję tego, co już mamy? To trzeba znaleźć sposób. Jak Pani może zauważyła, codziennie o 6 rano na naszym profilu na Facebooku pojawiają się nowe posty informujące o pracach konserwatorskich. Pokazujemy obiekty zabytkowe, promujemy je. Mówimy o ciekawych osobach, które zajmują się zabytkami na naszym terenie. Także wydaje mi się, że takie działania no, muszą być prowadzone. Ja sobie nie wyobrażam już w tej chwili, jeśli kiedyś myślałam, że może być to dla mnie trudne, to teraz już uważam, że nie. Jest to po prostu formalność. Wieczorem siadam, piszę rano. Osoba, która prowadzi profil na Facebooku i na Instagramie, po prostu przedstawia to dla społeczeństwa. Instagram jest przeznaczony dla młodych ludzi. Tu staramy się już bardziej obrazkowo traktować, pokazywać te zabytki, ponieważ mamy tę świadomość, że przy tempie życia młodzi ludzie też nie mają czasu, natomiast poprzez oglądanie zdjęć ciekawych, no, poznają. Coś zostaje w pamięci. Nawet krótki tekst jest też informacją, która jest warta zapamiętania. No i na pewno jest to łatwiejszy kanał dostępności, to też nawiązania kontaktu, choćby lekcji ze szkołami, jakieś takie edukacyjne wartości, prawda? Tak. Mogą nauczyciele wykorzystywać nasze informacje, które są zawarte i na profilu na Facebooku, na Instagramie, no, na naszej stronie w aktualnościach, na stronie www. Również staramy się przekazać już wtedy szerzej, bardziej merytorycznie, bardziej fachowo te informacje dotyczące obiektów zabytkowych. Także wszyscy, którzy chcą, są zainteresowani zabytkami, mogą skorzystać z tego, co publikujemy. No teraz chciałam się tak zapytać też, czy Pani uważa, że praca konserwatora zabytków to jest praca trudna? Tak jakbyśmy teraz chcieli zaprosić absolwentów, załóżmy studiów, absolwentów liceów, którzy chcieliby być może interesują się historią, ochroną dziedzictwa kulturowego,
Jakie są blaski i cienie, tak z Pani osobistego punktu widzenia tej pracy? Zawód konserwatora jest postrzegany jako zawód trudny, natomiast jeśli jest wykonywany z pasją i z zaangażowaniem, to nie jest trudny. Jest łatwy, ponieważ wykonuje się to, co się lubi. Takie jest moje postrzeganie tego zawodu, więc tak uważam. No i najprostsze odpowiedzi są najlepsze, prawda? Łączenie pasji z tym, co się lubi, prawda? Dobrze, w takim razie, jakie są Pani najbliższą przyszłość? Jakie być może są jeszcze zdania do zrealizowania, które dotychczas jeszcze nie były? Mam przygotowaną do druku książkę, publikację, która dotyczy detalu architektonicznego w Przemyśle. Książka jest już po recenzji, ma spory zasób fotografii, jest już, można powiedzieć, ostatnie szlify jeszcze przy niej. Także myślę, że w przyszłym roku będzie wydana. Zajmujemy się też rynkiem w Przemyślu. To są takie najważniejsze w tym momencie realizacje konserwatorskie prowadzone aktualnie. Trwa remont nawierzchni rynku. No i przy okazji tego remontu odkryto relikty ratusza średniowiecznego, renesansowego, bo były różne fazy budowy tego ratusza. Mieliśmy takie seminarium, które na razie odbyło się w takim formule zamkniętej, ale zostało nagrane, więc też chciałabym upublicznić, przygotowuję do upublicznienia te wypowiedzi ekspertów, które zostały w trakcie tego spotkania zapisane. I chciałabym też wydać kolejne publikacje, które by dotyczyły właśnie tego tematu, ale też innych tematów z zakresu wiedzy o obiektach zabytkowych na naszym terenie. Także mam takie plany wydawnicze. Chciałabym, aby ta nasza praca, to nad czym pracujemy, było też upubliczniane i dostępne szerszej publiczności czy zainteresowanym osobom, które będą pracowały jako historycy, czy jako historycy sztuki nad jakimś tematem. No to jeszcze chciałam do publikacji dopytać, proszę Panią. Jakie dotychczasowe publikacje takie, wydaje mi się, najciekawsze i popularniejsze zostały wydane? W tym roku mogę powiedzieć. Pierwszy numer renowacji zabytków tegoroczny był poświęcony Podkarpaciu, a dokładnie to temat był taki drewno na Podkarpaciu, czyli drewno w architekturze, w sztukach plastycznych. Ogólnie taki temat. Jeśli by Pani chciała, żebym tak krótko opisała, co tam było zawarte, to z jednej strony były informacje o obiektach zabytkowych, tych najcenniejszych, o obiektach UNESCO, o obiektach drewnianych z terenu powiatu dębickiego, ale też i były opisane prace konserwatorskie w zespołach zabytkowych już przez konserwatorów dzieł sztuki, nawet z takim artykułem, który pokazywał już warsztat konserwatorski łącznie z konkretnymi przepisami dotyczącymi czyszczenia konkretnych wybranych obiektów zabytkowych. Wydaje mi się, że bardzo cenna publikacja, można powiedzieć, że dla wszystkich, bo i jest tam przegląd dotyczący wiedzy o zabytkach, ale też i bardzo fachowe, specjalistyczne artykuły. No pewnie. Bardzo się cieszę, że również takie pozycje przebijają się, prawda, do takiej powszechnego dostępu, prawda, że możemy dzięki właśnie urzędowi poznawać takie mniej znane historie naszego regionu, czy nawet takie oczywiste jak drewno. Specjalistyczne też. No, często sobie może i nie zdajemy sprawy z tego, jak ważne. Mam też świadomość taką, że właściciele domów zabytkowych nie bardzo, często się zdarza, nie chcą tych domów drewnianych. Czasami po prostu nie dbają, one ulegają niszczeniu. Mamy świadomość, że może nie wszystkie te domy drewniane, które są charakterystyczne dla miejscowości Podkarpacia, mamy świadomość, że nie wszystkie przetrwają, tak? Ale zależy nam na tym, żeby chociaż część tych najcenniejszych zachować. Staramy się wpisywać do rejestru i pomagać właścicielom i merytorycznie, i finansowo, bo mam możliwość udzielania dotacji, także też istnieje możliwość wsparcia finansowego. Tak. I znowu wracamy do tematu dialogu, że tak. Dialog pomaga nie tylko urzędowi jako reprezentantowi publicznego interesu, ale również prywatnym właścicielom. Jak najbardziej. Dobrze. Dziękuję w takim razie za rozmowę. Myślę, że była bardzo owocna i zapraszam do współpracy jeszcze w przyszłości. Dziękuję bardzo, z przyjemnością. Dziękuję bardzo.